Od kilku miesięcy żyję w atmosferze jubileuszu swojego miasta, skłaniając do sięgania w przyszłość, uświadamiania swojego miejsca w 650-letnich dziejach, a także określania swoich dalszych celów w ramach tej małej naszej ojczyzny. Nasza biblioteka od lat podejmuje rozmaite działania zmierzające do upowszechnienia wśród mieszkańców ziemi obornickiej wiedzy o regionie. Traktujemy to jako jedno z swoich pierwszoplanowych zadań wynikających z aktualnej funkcji biblioteki, a z drugiej strony jako swoistą misję mającą na uchronienie od zniszczenia i zapomnienia wytworów kultury duchowej, materialnej i minionych pokoleń. Chcemy z satysfakcją powiedzieć, że w ciągu ostatnich choćby 15 wydarzeń, dokonań, żeby nie powiedzieć osiągnięć naszego środowiska, miało swoje źródło w tym właśnie budynku. Chcemy więcej czasu kulturze języka polskiego, gdyż jak powiedział Hugo Kołątaj, mowę naszą uważaliśmy za skarb najdroższy, jak własność najprzyjemniejszą, przez wszystkie umiejętności i nauki staną się przystępnymi dla umysłu. Wybór syna ziemi obornickiej na patrona naszej biblioteki jest z jednej strony konsekwencją naszej działalności regionalnej, a z drugiej wynika on z woli czytelników, pragnących uczcić pamięć tego wielkiego Polaka, otwierając uroczystość nadania imienia bibliotece. Witam bardzo serdecznie wszystkich przybyłych. Małecki nauk pochłaniał potęgi w dwóch też uniwersytetach, w Krakowie i Lwowie, tworząc ważkie księgi o nieprzeciętnych walorach, zaletach, aby kształciły dalsze pokolenia patriotyczne, utrwalając tchnienia. On monografię wydał Słowackiego i stworzył polską gramatykę nową. Historią czasu dał średniowiecznego, by polską przeszłość wzniecić epokowo. Czynił dla polskiej młodzieży, aby w niej powstał duch mocnych szermierzy. Wielki Polaku obornickiej ziemi, od dziś Twe imię biblioteka posiada. Każdy z nas wzniosłe wysiłki Twe ceni. Twój zapał cała podziwia plejada. Proszę pana magistra Jerzego Trwalińskiego. Wojewoda poznański. Decyzja nr 78/88 w uznaniu osiągnięć w dziedzinie rozwoju czytelnictwa na terenie miasta i gminy Oborniki, wspierania nowatorskich form pracy kulturalno-oświatowej z dziećmi i z młodzieżą,
upowszechniania amatorskiej twórczości artystycznej i literackiej, popularyzacji wiedzy o regionie oraz gromadzenia wytworów kultury materialnej minionych pokoleń, w imię wzbogacania tradycji regionalnych nadaję Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Oborniki imię Antoniego Małeckiego, wojewoda polski dr Bronisław Stemplowski, Poznań, dnia 15 września 1989 roku. Najbardziej uroczysty moment, symboliczne odsłonięcie tablicy. Trzy pokolenia, a w moim przypadku trzy pokolenia czytelników. A więc pan Bolesław Rodniewski, pani Maria Lisek i uczennica klasy ósmej Daria Fitch. Dla informacji Państwu, że tablica została zaprojektowana przez znanego plastyka środowiska poznańskiego, pana docenta Józefa Stasińskiego. Bądź pozdrowiona.